No, niestety złośliwej rzeczy martwej, skończyło mi się tam nagrywanie, czy skończyło się, przerwało się nagrywanie, czas jeszcze był. Także, niestety, to będzie musiało być jako dwie części. Przypomnę, że wykorzystuję jeszcze ten czas, że doskną mi te włosy i postanowiłam się odnieść do komentarzy. Tam właśnie zacząłem, także ktoś nie obejrzał w części pierwszej, niestety, ale musi chyba pójść tam najpierw, żeby to miało ręce i nogi. Chodzi o dwa komentarze, więc jedno podejście jest takie, że bardzo dobrze, że jest tych dużo różnych kanałów. Drugi komentarz mówi o kwestii tej szkodliwości, gdy ktoś stawia w roli guru, a niestety popełnia pełno błędów merytorycznych i pełno tych treści, niestety, rozpowszechnia treści wprowadzające w błąd. Od niektórych treści w mniejszym bądź większym stopniu odchodzi, ale jednak. Przypominam to, że stronienie od niższych w przypadku Dzielenia się pasją perfumową bez komentarza. Polecanie bloterków jako czegoś wiążącego, niestety bez polecania. Trzymanie perfum na świetle, yy, ważne zapachy, ważne kartoniki, no niestety takie są po prostu mity, które sobie funkcjonują, ale w momencie, gdy one funkcjonują wśród osób po prostu tak o, to jest nieszkodliwe. Natomiast w momencie, gdy ktoś siebie stawia jako. Yy, właśnie guru i tak dalej, i takie treści rozpowszechnia, niestety to już jest szkodliwość. Dlatego, że ludzie wierzą w te treści, potem będą je powielać i tak to po prostu będą te mity dalej funkcjonowały. Dlatego właśnie tak ważna na moim kanale jest ta właśnie seria prostująca te różne inne informacje. Co chwilę mi ręcznik spada, także muszę pauzować. W każdym razie ta seria prostująca te informacje żeby jednak to wszystko naprostowywać na bieżąco, żeby ta świadomość była prawidłowo tworzona yy, i żeby tak naprawdę rozumieć pewne kwestie. W ogóle nie jestem w stanie zrozumieć, jak twórca, mający siebie za twórcę perfumowego autor, mający się siebie za twórcę perfumowego, może nagrywać filmy na zasadzie co polecicie z tym yy, czy tam jakieś treści takie stać pisemne. Co polecicie z danym motywem, bądź co poleca fragrantika i to potem stawać jako polecane z danym motywem. Nawet nie znając zapachu. Dla mnie to totalnie bez sensu i takie treści niestety nic nie wnoszą. Dodatkowo, jeżeli, jeżeli mówimy na przykład o. Takich treściach typu, ustalasz wspólne stanowisko do nie wiem, klonów, odpowiedników i tak dalej. Dla mnie też nie do przejścia. Twórca sam powinien mieć taką własną świadomość w głowie i potrafić oceniać różne rzeczy i nazywać rzeczy po imieniu i nie dorabiać do tego filozofii i nie szukać usprawiedliwienia. I niestety nie zgodzę się z tym, żeby jakieś biedronki, niebiedronki, yy, Pepko i różne inne sary. Sieciówki, żeby one tworzyły jakieś trendy perfumowe. O jakich trendach mówimy? O trendach z takiej wszechobecności, czy o trendach w poszukiwaniu emocji, unikalności, jakości? Ponieważ, jeżeli mówimy o czymś dr takim drugim, to niestety, ale jedynym nurtem, który ja bym była w stanie wskazać, to chyba jest trend y, molekularny. Więc to jest faktycznie coś zauważalnego w niszy, i faktycznie taką molekułą można stworzyć perełkę nawet bliższą natury niż użycie jakichś niektórych olejków naturalnych. Takie wręcz szokujące zjawiska. Natomiast pewne też takie futurystyczne rzeczy można doświadczyć. W ogóle, a propos takich właśnie, molekularnych, futurystycznych, ja będę nagrywała osobno. Natomiast będzie seria i troszeczkę w innym ułożeniu poświęcona Marce Comte Garçon, Marce bardzo ważnej, Marce pionierskie w pewnym momencie. Teraz już jest już dużo jakby yy, zapachów, które pewne kwestie takie futurystyczne i takie troszeczkę inne, i takie właśnie taką zabawę tym zapachem przedstawiają. I mówię tutaj o takich motywach jak motyw nie wiem, paryż żelazka, motyw papieru, motyw. Niestety yy... musiałam związać ten ręcznik, bo po prostu już mnie zaczął irytować. Także. Jestem cała po prostu jak, jak jakaś... no może wiedźma, to już nie przesadzajmy, ale yy, efekt trochę jakbym miała jakieś kręcone włosy, tak, yy, w mokrych, nierozczesanych, ale tak sobie dokończę ten filmik, dlatego że po prostu ten już mi już doprowadzał do szału. W każdym razie jestem chyba zbyt emocjonalna, macham wszystko, głową, mnie głową <noise> i po prostu tego. W każdym bądź razie jakoś tak statycznie chyba mi to nie wychodzi. Ale właśnie takie rzeczy właśnie jak para z żelazka, jak właśnie e, motyw papieru, e, nie wiem, jakieś taki, e, takie nurty trochę chemikaliowe, które mogą być intrygującym dodatkiem, nie wiem, jakieś e, lakierowane meble, właśnie motyw meblarski, motyw stolarski, motyw szewca, motyw, e, nie wiem, biżuteryjny, motyw e, sklepu z galanterią motywy jakieś takie mineralne, skałkowe, kamienie, wiatr, przestrzeń, mury, jakiś, nie wiem, płomień, zapałka, żarówka. Także tego typu różne kwestie takie właśnie, które mogą być bardzo intrygującym dodatkiem, też ciekawym elementem obserwacyjnym właśnie dla perfumocholika, dla osoby, która niekoniecznie chciała to używać globalnie, ale ta niesamowita radość, te niesamowite emocje, właśnie z obcowania z tym zapachem, na przykład nadgarstkowo, jest też na przykład, nie wiem, na włosy, na materiale, na, na nadgarstku. Tak naprawdę testować zapachy można różnie i to nie jest tak, że coś jest skreślone bądź nie, tylko trzeba mieć świadomość, że zapachu typowo się nie ocenia po blotterku. Bloterek czasami w ogóle nie ukaże pewnych rzeczy, które ukaże skórę, i to trzeba wziąć pod uwagę. W ogóle mówienie, że coś nie jest takie, albo nie jest takie, albo nie czuć tego. Oczywiście, że możemy mieć odczucia od głowy. To, co czujemy, powiedzmy wszyscy, ale każdy inaczej, bo ludzie mają różnie rozwinięty węch. Niby mówi się, że podobnie, ale inaczej to odbierają pod kątem y, głowy, mózgu. Ale prawda jest taka, że niestety nie mają rozwiniętego tak samo, bo różne rzeczy wpływają na węch. Również o tym, że są choroby, które wpływają na węch, y, ale po prostu ludzie. Zależnie czy pracują mocno z tym wechem, czy nie, czy starają się go rozwijać, niestety, ale nie mają identycznego, to można. Już nawet nie chodzi o jakąś wrażliwość zapachową, taką wyczuwanie syntetyczności, ale jeżeli damy komuś różne rzeczy i ktoś poczuje coś dużo szybciej, ktoś coś dużo później, ktoś to odbiera bardziej słodko, bardziej cierpko, różnie, ale to jest odbiórnik głowy. Natomiast bardziej mi chodzi o to, że. Wiadomo, że jeżeli ktoś coś czuje, a inni tego nie czują, to kto jest bardziej wiarygodny? Właśnie chyba ta osoba, która ma tak tu wyczulony, że to wyczuwa. Niestety ja jestem taką osobą, która wyczuwa pewne dużo szybciej, dużo mocniej i to niestety są to często takie rzeczy, których człowiek by wolał nie czuć. W sensie, niestety, ale już nie chodzi o rozkładanie wzięczniki pierwsze, ale ja wyczuwam od ludzi... W otoczeniu różne rzeczy. Po prostu nie wiem, na zasadzie co robili, co jedli, wszystko tak naprawdę. I to niestety nie do końca jest w większości przypadków przyjemne. Mówi się, że Europejczycy mają jakiś taki swój zapach, że na przykład jak mamy, nie wiem, Japonię, Metro, że tam po prostu ludzie się nie wyczuwa tego zapachu i wolałabym, żeby tak to było. Jednak, żeby, bo niestety w większości przypadków to nie jest, to nie jest przyjemne. Ale ludzie po prostu, dlatego mam wrażenie, że ludzie w ogóle nie dbają o higienę, więc w ogóle o czym my mówimy, jeżeli chodzi o jakiś takim e, zamiłowaniu do perfum? To już. E, to już w ogóle. Ludzie niestety, ale większość większości nadal traktują też perfum jako kosmetyki, nie podchodzą tego jako do sztuki. To też jest w ogóle inna kwestia. Natomiast wracając do meritum, bo rozgadałam się, rozgadałam, zaraz mi się skończy czas nagrywania, e, i ja dokończę. Więc była Ania. Właśnie jej komentarz. Właśnie że fajnie, że jest dużo tych kanałów, że każdy właśnie Generalnie, że to jest dobre zjawisko. Ja się generalnie z tym zgodzę, ale właśnie pod warunkiem, że to jest w taki sposób luźny. Ktoś po prostu na zasadzie pokazuje, omawia, można w każdym kanale coś znaleźć dla siebie, i jakby nie stawia siebie w roli tego guru. W momencie, kiedy ktoś przedstawia treści, które po prostu są bzdurne, i tego jest ogrom, i robisz wokół siebie takie koło wzajemnej adoracji, a wszystko, co jest merytoryczne, ale niestety, ale prostujące, właśnie blokuje. To niestety takie treści są szkodliwe, bo one funkcjonują. Już nie wiem o tym, żeby w ogóle straszyć kogoś jakimiś sprawami sądowymi za to, że ktoś wyrazi opinię na czyjś temat, nie na temat czyjejś książki, na temat czyjejś treści. To jest w ogóle paranoia, tylko niestety prawda jest taka, że każdy może sobie ciągać po sądach. Inna sprawa, czy to wygra, czy nie wygra, wiadomo, że nie wygra, ale czas komuś zabierze. Natomiast yy, powiem tak. Yy, wydaje mi się, że w ogóle nie należy mieć takiego podejścia i Rozumiem, że komuś jest smutno, przykro, ale żeby mieć takie nastawienie, że z tego się będzie żyło, zdzienia się swoją pasją. Perfumy, wydaje mi się, że nawet na całym świecie, a tym bardziej w Polsce, to nadal jest taki produkt bardziej kosmetyczny. I ludziom po prostu, ludzie w ogóle nie rozumieją, jak można wypowiadać takie kwoty, poświęcać tego, temu tyle czasu i wszystkim w ogóle zajmować się tym pod kątem takim emocjonalnym, dlatego że ludzie wybierają po prostu ładne zapachy. Ja uważam, że perfumoholik, ten nastawiony na emocje, w ogóle nie będzie się interesował ładnymi zapachami, będzie poszukiwał. Jeszcze unikalnych i będzie poszukiwał czystego piękna i będzie poszukiwał takich po prostu arcydzieł. Nie na zasadzie, że z 30 zapachów, nie wiem, z różą sprawdzi i znajdzie te po prostu najbardziej perełkowe i nie będzie się zajmował, nie będzie poświęcał czasu tym takim po prostu zwyczajnym, normalnym, yy, dziennym, yy, nieproblematycznym itd. Niestety tak jest, taka jest prawda, bo jakby w moim odczuciu chyba nie ma czasu. Yy, ja nie mam czasu po prostu na używanie rzeczy po prostu. Norm... Normalne to jest złe słowo, ale takich codziennych, co to znaczy codzienne, takich bezpiecznych, które nie będą zapamiętywalne, nikogo nie zaintrygują, nikt nie zapyta, nikomu nie doświadczy to emocji i nam też. Powiem tak, yy, to jest raczej rozważanie na inny temat, na inny filmik, ale co chciałam powiedzieć. Powiem tak. Yy właściwie jakim kanałom ufać, jakim nie ufać. Każdy musi sobie sam by dokonać tej oceny, na czym mu zależy, ale uważam, że kanał perfumocholika, kanał osoby, która siedzi w niszy, kanał osoby, która się pasjonuje emocjami i poszukuje, odkrywa, znając taki ogrom, takie tysiące poszukuje kolejnych, to jest osoba, która poszukuje tych wrażeń perfumowych, na to jest nastawiona i poszukuje ich w różnych kwestiach, yy, takich właśnie yy, w zakresach perfumowych, różnych nutach, motywach. Osoba, która jest zapatrzona tylko w jeden motyw, tak naprawdę po prostu będzie omawiała o swoich bardziej dla mnie perfumach jako takim zamiłowaniu kosmetycznym. Jednak, bo ta osoba nie jest aż tak otwarta na inne emocje, na inne sfery. Nie mówię o otwarciu na nisze, ale nawet właśnie to, że w mainstreamie zamknie się na takie określone nurty, nurt słodziakowy, nurt, nie wiem, yy różano-owocowy, takie nurty, które po prostu sobie funkcjonują i czego jest pełno, i które po prostu generalnie już nic nie wnoszą. Wydaje mi się, że mam nadzieję, że będą się takie pojawiały kanały. Właśnie widzę takie właśnie elementy, które mi się podobają w kanale Parasoli, w kanale też Moniki, O. Teraz ustaliłam moniki z perfumowy Orient, jak z Natalii z kanału, którego niestety nie przytoczę S, K. Niestety nie wszystko jestem w stanie spamiętać, ale właśnie chodzi o taką otwartość. O to, że widzę, że u tych osób jest nawet chęć sprawdzania czegoś, co nie jest jakby w kręgu ich e, takich typowych e, zainteresowań e, nutowo perfumowych